Hej, witam Was w nowym vlogu. Jesteście na kanale Enjoyment Family. Ja dzisiaj wybrałem się do Sarniego, nie Sarniego Stoku, za dużo z Sarniego Stoku przebywamy. Dzisiaj jestem w Gemini, bo tutaj zamówiłem prezent dla Marty. Marta jeszcze nie wie, ale zamówiłem jej telefon. Taki lepszy telefon, tak mi się wydaje. Ona swój aktualny ma 5 lat, więc tym razem postanowiłem, że zrobię jej niespodziankę i zamówiłem dla niej iPhone'a, tego najnowszego, 14. I dzisiaj właśnie dotarł do X.com, bo w X.comie sobie go zamówiłem, bo tutaj mam go najbliżej. I teraz go odbierzemy razem, a później zaniesiemy Marcie. Zobaczymy, czy jej się spodoba. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z nowego telefonu. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay? Minęło jakieś półtorej godziny, ale mamy to. Mam tutaj prezent dla Marty. Dostałem jeszcze upominek z tego względu, że trwało to właśnie tak długo, ale to ze względu na przedłużoną gwarancję i tak dalej, tam parę zmian, którą dokonywałem podczas płacenia, ale ostatecznie wyszło, że jest super, więc wracamy, jedziemy do domu i do Marty. Taka mała migawka dla Marty, jakby chciała na przykład rewanżu. Ależ to! Jak się cieszę! Ja będę potrafiła go obsługiwać. Cięcie chwilę, bo muszę poza kamerą coś mężowi powiedzieć. Nagrywamy unboxing? Tak, niech wszyscy zobaczą. Dobrze, więc jeszcze zanim pójdziemy dalej z tym vlogiem, to otworzymy sobie go. Ale głupia jestem, strasznie, ale tak się cieszę, ja pierniczę, ja już nie wiem czy... Otwierasz? Nie. Nie wiem, czy ja już mam tego na sznurku zawiesić, żeby go przypadkiem nie zgubić. Mieliśmy taką sytuację z moim poprzednim telefonem, że zostawiałam go w koszyku w Hebe. No, tutaj byłby problem. I tu byłby problem, bo boję się, że taki zwykły telefon to ktoś odniesie, a iPhone'a to tak chyba ludzie bardziej są skorzy do tego, żeby nie odnieść, przypadkiem znaleźć. Pudełko jest mało ważne chyba. Jakie mało ważne? Chłopie, widziałeś wyświetlenia całego pudełka z iPhone'a? Ile lat ja gadałam o iPhone'ie? Wow. Na zmianę. Od nienawiści do kochania. Od nienawiści, śmiania się, że chyba z 5 lat. Chyba z 5 lat, no. Odkąd kupowaliśmy twój poprzedni telefon, to już mówiłaś tak. Ty o iPhone'ie, ale 5 lat temu. Tak, i to była bardzo duża sinusoida, bo tak mówiłam, o, kto daje tyle za telefon, o, bardzo bym go chciała, a nie chcę w ogóle, bo kas tyle pieniądzorów, a potem, o, jabłko. W każdym filmie wszędzie jabłko. Teraz będzie, wiesz. W naszym filmie też będzie jabłko. W naszym filmie też będzie jabłko. Tutaj Martuś jeszcze wziąłem ładę. I'm coming back for you, baby. Martuś... Tutaj jeszcze Martuś wziąłem ładowarkę. 20-watową. Koleś mówił, że będzie dobra. Podobno on obsługuje 27 W, ale mieli tylko jakąś tam 60, która nie była Apple'owska. A jednak chciałem mieć wszystko, jak już kupiłem Apple'a, to już chcę mieć wszystko takie samo, czyli tutaj tego to też jest Apple'a. Jedynie co nie jest Apple'a, to w tym momencie szkiełko. Tylko musimy go sami przykleić, bo brałem opcję przyklejenia tam od razu w X.comie, ale nikt z pracowników nie potrafił go przykleić i nikt nie chciał się za to zabrać, więc uznaliśmy, że sam to przykleję. To jest bardzo dobre, że nie było tego, bo to, my, w ogóle straszna głupota by była. Nie mogłabym z tego rozpakować. Ktoś by za mnie rozpakował mojego iPhone'a, wyobrażasz sobie? No, w komputerniku by go otworzył. Także los zdecydował za nas, bo stwierdził, że nie, no po prostu im to trzeba cały czas pomagać. No jak debile cały czas. Ja swoje, oni swoje, no nie? Tak więc nie założyli szkiełka, ale Martuś się z tego bardzo cieszy. Tak, tak. Bo bym jej przyniósł otwartego iPhone'a. No trochę. Ale byłoby głupio. No trochę, nie? No nie? Ja widziałam, jak oni go rozpakowują, że takie coś ściągają. Ja bym nie mogła tego ściągnąć. Mieć pierwszego w życiu iPhone'a i nie móc ściągnąć folii, toż to zgroza. Dobrze. Działamy, otwieramy.
cieszcie się ze mną. Tylko 10 lat marzyłam. Się otworzyła swojego iPhone'a, jest w trakcie konfiguracji. Na razie jest trochę przygaszona, można powiedzieć. To jest pudełko, to pudełko, ale tu jak go otwierałam, prawie się popłakałam. Dziękuję. Może to jest szok. Może to jest kwestia szoku. No, tak więc... Spełniłeś moje... Jakie jest twoje marzenie? Ja też chcę spełnić swoje. Dowiesz się na odcinku. Tak? Wy już wiecie. Aha, czyli... Dobra. No, także mamy to. Martusia ma telefon. Z większą pamięcią. Może się tym razem zmieści. Mam nadzieję, że się zmieści. Kocham cię bardzo. Ja ciebie też kocham, dziękuję. No, tak więc... Martusia teraz się odda błogiemu stanu konfiguracji telefonu. Ja za chwilę zabieram się za pizzę i dzisiaj zrobimy sobie dwie pizze Pepe. Także jeśli chcecie zobaczyć, jaka to jest pizza, to zapraszamy do naszego przepiśnika, gdzie macie link poniżej w filmie. Tak. Na Instagramie zrobię wam zdjęcie iPhone'em pizzy. Ale się cieszę. Patrz, mówi cześć. No, ale ładnie świeci, powiem ci. I ten notch jest fajny. Ten notch fajny. Jest... Face'a już musi sobie Martusia sama zamówić, bo nie zamawiałem specjalnie, bo wiedziałem, że będzie chciała sobie wybrać jakiś tam konkretny case na niego. A case niestety musi być z tego względu, że ma bardzo wystające aparaty. Bardzo, no. Ma tak wystające aparaty ten telefon. Czekaj, będzie to widać? O, widzicie? One mają chyba z pół kilometra. No. Naprawdę wystają. No. Ja oglądałam, bo... Generalnie Krzyś wiedział, że chce, bo oglądałam pierdyliard recenzji, jaki telefon by sobie wymienić. Tak, Krzyś mówił, totalnie nie miałam miejsca na moim aktualnym telefonie, wszystko mi się nie mieściło. Dzisiaj wszystkie rzeczy przesłałam w ogóle, żeby zwolnić za to miejsce, bo myślałam, że zostanę z tym telefonem, nie? No już stwierdziłam, że jak już nie daję rady to, że cały czas mówię, że nie mam miejsca, to sobie już prześlę te filmy na komputer. No i patrzcie, po co przesyłałam? No, do czego zmierzałam? Do tego, że Martusia, to będziesz konfigurować, ja idę robić jeść i widzimy się za chwilę. Ale ja miałam bardzo ważną myśl do przekazania i nie pamiętam, jaka ona była. Bilobil mi kup do iPhone'a. Co to jest bilobil? Na mózgu. We'll be right back.
lewej strony, bo ich jest dużo. Znaczy aż trzy, a z prawej jest jeden. Zazwyczaj są dwa. Mhm. Nie wiem, do czego jest ten trzeci. A tutaj jest jeszcze wejście na kartę. W ogóle nie włożyłaś... A, miałaś tam ten taki do wyciągania karty? Nie wiem, nie patrzyłam jeszcze na to tak dokładnie. Bardziej się skupiłam na samym telefonie. No, jeszcze kartę przełożyć w ogóle. No, no tak, ale jest ten. To co, następny iPhone dla ciebie? Ja się boję taki drogi telefon. Ja biją, spadnie. Później ja robię coś z błotem i... Z błotem? To nie ma sensu. Prawda jest jedna. W poniedziałek będę pierwszą osobą, która ma iPhone'a na sznurku. Jak się jaram. Mam nadzieję, że jesteście tutaj. Jest dużo nowych osób i nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Otóż przed świętami, tak to było przed świętami, nie? Przed świętami. Nie wiem, już 2 miesiące mam złamanego zęba. Przed świętami Krzysiowi się złamał ząb. Gdy robiliśmy tutaj tą ścianę. Jeżeli ktoś z nami nie jest na bieżąco i nie wszystko wie, no to w poniedziałek dopiero w końcu się zmobilizowaliśmy. Przedwczoraj umawiałam Krzysia, żeby zrobić konsultację odnośnie implantu. Kłamcie. iPhone. Dobra, już dość. iPhone. Okej, okay, ostatni raz. iPhone. Także chyba prezent trafiony, bo widzę, że Martusia cała w skowronkach chodzi. No, miałam motyle w brzuchu, jak go otwierałam. Motyle to masz mieć dla męża. Mam. Panie, jak aż fruwa. Tam to miałaś co najwyżej ćmy. Ćmy, no dobra, ćmy. Ale srebrne. No. No, u nas w domu nie byłoby bazylii. A masz bazylię? Bo nie, skończyła się. No, jakby nie było, no nie ma. Dowód w sprawie, nie ma bazylii. Najgorsze, że okropnie boli mnie nadgarstek. Ten, który mnie co jakiś czas boli, w końcu chyba muszę z tym iść do ortopedy. I miałam świetny, Krzyś mi kupił, rewelacyjny taki, wiecie, stabilizator na nadgarstek. Mikołaj go gdzieś wsadził, ja szukam go, nie wiem, który ja go dzień szukam. Tam jest magnesik, jeżeli się to uznasz. A to tu schowałam. Sprzątam. Czemu mi sprzątać? Rzeczy... To też ci mam ten brudny garnek zostawić, czy mogę go posprzątać? Ale tak strasznie... Nie rób! Ja czasem się boję, że ty mi żebra połamiesz. Z miłości, bo cię strasznie kocham! Ja cię też strasznie kocham, ale nie dziwię się w ogóle Mikołajowi, który czasami, wiesz, ucieka. No ma takie momenty. Działać. Nie chciałbym się już sprzątać przez przed czasem. To nie mu chrupły kosteczki nie jeden raz. No ciekawe, czy jak do kręgarza idziesz, to on też nie będę mu grupy kosteczki. Po to się idzie do kręgarza. Kręgarz cię nie przytula. A ja nie wiem, co on robi, nigdy nie było. Tak mi robisz. A ja wtedy nie mogę oddychać. A wiesz, że ty masz tyle siły, że ty byś mi pod tym kątem mógłbyś mi żebra złamać. Już czułam, że się tak kosteczki napinają. Ja czułeś też to? Czułem, dlatego przerwałem. No. Ty to kochasz. Jak jestem czymś tak bardzo pochłonięty, to ty mi wtedy tak przerywasz, a później się obrażnisz, że ja cię nie zwracam uwagi. Otóż to! W momencie, kiedy ja jestem strasznie zajęty... Co ja? No. Znaczy, to mogę za ciebie robić, ja to też robię świetnie. To zrób tą pizzę. Kochaj Martudzie! Wiedziałem, że to zrobisz. Nie możesz tego robić, jak włożę pizzę i będzie się smażyć? Nie ma zacząć robić drugą. Jak zrobię drugą pizzę? A kiedy czas na miłość? I będzie się smażyć? Nie możesz. Ostatnio taka sytuacja. Mieliśmy śmieci, które trzeba było wynieść. Zostawiliśmy je w wiatrołapie, psy były same w domu. Weszły do wiatrołapu i rozwaliły nam całe śmieci. W sumie przyszliśmy, byliśmy trochę źli, po czym patrzę, a tam cały mój na przykład klej do rzęs, który płaciłam 4 dychy, psy go wyciągnęły. Więc w sumie dobrze, że rozwaliły śmieci, bo Mikołaj wyrzuca mi różne rzeczy. My staramy się przeglądać te śmieci, zanim je wyrzucamy. No ale jak widać, jeżeli ktokolwiek kupi nasz przepisnik i zrobi taką pizzę znajomym, mm-hmm, to będziecie mieć tyle jak u nas, że do nas
wszyscy się cieszą, gdy mówimy, że będzie pizza. Tak, że jak ktoś przyjeżdża i mówi, że będzie pizza, to będę godzinę wcześniej. Tak.